W piątek sympatycy siatkówki byli w siódmym niebie. Do Sieradza przyjechały utytułowane siatkarskie zespoły w naszym kraju – Zaksa Kędzierzyn-Koźle i PGS Krabeł Chatów. Na hali zespołu szkół katolickich czuć było atmosferę sportowego święta. Po obu stronach siatki stanęli utytułowani zawodnicy. W Zaksie grali m.in. Łukasz Wiśniewski i Łukasz Kaczmarek. Po stronie PGS Krym mieliśmy Grzegorza Łamacza i legendę polskiej siatkówki Mariusza Wlazłego, którego w Sieradzu bardzo ciepło przywitano. Samo spotkanie przebiegało w fantastycznym atmosferze. Pierwszy set wygrali Bełchatowianie 25-18. Żółto-czarni drugiego seta rozpoczęli z wysokiego C. Kędzierzynianie co prawda doganiali rywali w połowie seta, ale i tą partię wygrali siatkarze PGS Kry 25-20. Na parkiecie w trzecim secie pojawił się długo oczekiwany przez kibiców Mariusz Wlazły, który co ciekawe spotkanie zaczynał na ławce rezerwowych. Kibicom zaimponował jego skuteczny atak i kąśliwy serwis. Skra i tą partię wygrała do 19. Obie drużyny zdecydowały się również rozegrać dodatkowy czwarty set. Tym razem górą była Zaksa 17-15. W przerwie meczu zaprezentowano także skład Tubondzina Volley Mosir Sieradz na sezon 2019-2020. Nasz zespół wzmocnili Adam Sobolewski, Michał Sendalski, Kacper Kujawiak, Michał Pękalski i Łukasz Reichelt. Po roku przerwy do zespołu wrócił Bartosz Świeszczakowski. W drużynie pozostali Patryk Smyrski, Krzysztof Porada, Patryk Spychała, Michał Cieślak, Michał Mysera, Michał Wroniecki, Franciszek Jachowicz, Hubert Rychtelski, Mateusz Kowalski, który pozostał kapitanem zespołu, i Michał Ślipek. Trener pozostał bez zmian, jest nim Radosław Szymczak. Mieliśmy taki pomysł, żeby zaprosić czołowe drużyny w Polsce na ten mecz. Wyszło to bardzo fajnie, pełna sala, drużyny grały naprawdę w super zawody, więc ja myślę, że to nie po raz ostatni takie wydarzenie w Sieradzu. Mieliśmy okazję w takim momencie i w takim miejscu zaprezentować naszą drugoligową drużynę. Fajnie, dla nas jako trenerów, jako zawodników przede wszystkim myślę, że takie fajne wyróżnienie, że mogliśmy wyjść pomiędzy setami i się po prostu pokazać. Pierwszy taki mecz, gdzie możemy zobaczyć tutaj, mieszkańcy Sieradza mogą zobaczyć tyle fajnych gwiazd w jednym miejscu, w jednym czasie, przy tak bardzo super, fajne widowisko, jak jest ten mecz. Myślę, że tutaj dla tych dzieciaków, które właśnie mają okazję zobaczyć tą siatkówkę na takim właśnie wysokim poziomie, będzie to na pewno jakaś zachęta do dalszej ciężkiej pracy, żeby osiągnąć tutaj taki cel, osiągnąć taki wysoki poziom, jak reprezentują nam tutaj koledzy. Jego asystentem Mateusz Ziarniak, a trenerem przygotowania motorycznego został Łukasz Woźniak. W sobotę na hali Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu rozegrano mecz sparingowy pomiędzy Tubondzinem Volley Mosir Sieradz, a Wilkami Wilczyn. Obie drużyny znają się z ubiegłorocznych rozgrywek drugiej ligi. Podopieczni trenera Radosława Szymczaka wygrali po tiebreaku 3-2.